Otwieram spotkanie. Witam serdecznie i zapraszam do komentarzy, do zadawania pytań. Dzisiaj podejmiemy taki dość trudny temat. Trudno mi było się przygotować do niego teoretycznie, żeby skupić takie najważniejsze aspekty, czyli przymus odtwarzania traumy. Może powiem o takich najważniejszych według mnie rzeczach. Kochani, zbierajcie się pomału, a ja tutaj będę się troszeczkę rozpędzać. Przymus odtwarzania traumy. Na początku warto się zastanowić, skąd wiedzieć, czy mam w sobie traumę, jak to rozpoznać, bo może powiesz tyle tej gadki na temat traumy, na temat tego posiadania rany, na temat tej pracy, na temat tej pracy nad sobą i tak dalej, ale jak to rozpoznać, że ja rzeczywiście wymagam tej pracy nad sobą, jak to rozpoznać, że pracuje w moim systemie, w moim ciele, w moim organizmie trauma i co to w ogóle znaczy? Najprościej, kochani, jest rozpoznać to po tym, że reagujemy nieadekwatnie do sytuacji tu i teraz. Nieadekwatnie wybuchamy. Na przykład ujawnia się ta energia traumy w nas, podchodzi nam, na przykład jak jesteśmy niecierpliwi w korku ulicznym, jak mamy na przykład trudne sprawy do załatwienia, jak jesteśmy w jakiejś dyskusji, która jest pełna napięcia, zdaje się, że zanosi się na konflikt, jak mamy trudne sprawy do rozwiązania, jak mamy na przykład jakieś braki, czy finansowe, czy stracimy pracę, jakieś trudności w relacjach. Generalnie wszystko to, co jakoś tam w nas wywołuje napięcie wewnętrzne, natomiast takie fizjologiczne napięcie wewnętrzne, powodowane chociażby taką codzienną dawką kortyzolu, to jest to napięcie fizjologiczne, które ma za zadanie nas pobudzić do codziennego działania. I nie jest jeszcze to energia traumy. Witam Was serdecznie, dajcie tylko znać, czy dobrze mnie słychać, dobrze? Natomiast kiedy nasz system zasięga energii traumy. Czyli możesz poznać po tym, że wybuchłeś czy wybuchłaś nieadekwatnie do sytuacji, na przykład krzycząc albo obrażając, dajmy na to urzędnika, albo kogoś na ulicy, albo jakiegoś uczestnika ruchu drogowego i tak dalej. I gdybyś tak opadł w emocjach, witam Cię, Iwonko, to na pewno byś powiedział, kurczę, poniosło mnie. I to jest, kochani, taki ten stan, jedna z takich codziennych sytuacji, gdzie my widzimy racjonalnie, jak już emocje opadną, że było to zachowanie nieadekwatne do sytuacji. Albo na przykład pokłóciliśmy się, albo zrobiliśmy jakąś jazdę w pracy, czy w relacji z naszymi dziećmi. Gdzie emocje nas poniosły i jak już na trzeźwo zaczniemy temu się przyglądać, co stało się naszym dziełem, to zaczynamy się często pukać w głowę, albo czuć poczucie winy, albo próbować przepraszać, albo jeszcze bardziej się gdzieś tam utwierdzać w przekonaniu, że to ktoś był takim tym bodźcem do takiego nieadekwatnego zachowania i tak dalej, że ktoś jest winny temu, że mnie tak poniosło. Generalnie wszystkie, kochani, zachowania, które są takim nieadekwatnym zareagowaniem na zwykłe sytuacje życiowe będą świadczyły o tym, że w nas pracuje energia traumy. I potem już można sobie jak gdyby sprawdzić, że rzeczywiście pracuje w nas dodatkowa energia. I czym jest ta energia traumy? To są wszystkie te emocje stare, te wszystkie nasze lęki, te wszystkie niewyprocesowane, niewypłakane płacze, żale, bóle. Wszystko to, co nie przeszło przez nas organicznie, gdy my to przeżywaliśmy w tej pierwotnej sytuacji. Czyli na przykład, jak ojciec chciał cię zlać pasem i nie dość, że lał cię i wprowadzał ciężką energię w twoje ciało, w atmosferę i byłeś cały przeniknięty tym ciężkim doznaniem, to jeszcze miałeś taki przykaz od swojego ojca, dajmy na to w tym przykładzie, że nie wolno ci było płakać. Więc zobaczcie, jaka ilość energii, której nie mogłeś wyprocesować, a byłeś zmuszony, żeby ją wchłonąć, była w ciebie wtłoczona. I dzięki mechanizmom obronnym, żeby system się nie rozpadł, w momencie, kiedy my nie jesteśmy zdolni tego normalnie przeprocesować, zaczynamy coś robić na międzyczas właśnie z tą energią. Czyli na przykład
Są takie mechanizmy, czyli walka, ucieczka, zamrożenie, przypodobywanie się. Jakich mechanizmów na ogół używa dziecko? Raczej dziecko nie używa tej energii, tej wzburzonej energii w sobie do walki z rodzicem, bo wie, że nie ma szans. Agresor jest zbyt duży, on jest zbyt silny, dziecko nie ma szans, więc taka wewnętrzna kalkulacja w małym, przepraszam, człowieku jest szybciutka i on wybierze sobie taką reakcję na traumę, jaka jest dla niego najkorzystniejsza. Więc na ogół albo uciekamy, wybieramy tą obronę ucieczkową, rzadko kiedy walczymy z rodzicem, natomiast najtrudniejsze są te rzeczy, kiedy się zamrażamy, czyli to jest takie skumulowanie energii traumy na międzyczas. Gdzieś tam wtłaczamy w swoje magazyny i ona pracuje w takim ukryciu w nas. Osoby zamrożone to są osoby, które są takie zdysocjowane, różne są stopnie nasilenia tej dysocjacji, czyli tak jakby takie życie z nas uszło, twarz będzie bardziej taka w takiej masce, czyli nie ma takiego radosnego przepływu przez mimikę, przez ciało. Człowiek jest taki jakby wycofany, taki zamarznięty, taki oddalony, taki nieobecny. Między innymi jest jeszcze taka reakcja jak przypodobywanie się. O, witam Cię, Karola. I taka linia obrony na traumę, taka reakcja jak przypodobywanie się jest nam wielu osobom znana. Czyli to jest takie oswajanie wroga, czyli jak ja mogę podejść do mojego oprawcy, na przykład do krzyczącego rodzica, żeby nie musieć znosić tej ciężkiej energii traumy. Czyli na przykład zaczynam się przypodobywać mojemu ojcu czy tam matce, która w moim odczuciu jest nie wspierająca, nie kochająca, tylko jest tak zwanym katem, gdzieś tam mnie naznacza, przekracza tą swoją ciężką energią. Wtedy ja, czując już to zagrożenie w powietrzu, dopuszczam się posięgnięcie różnych narzędzi w postaci przypodobywania się. I na przykład przypomnijcie sobie, czy nie robiliście w dzieciństwie takich rzeczy, że jak czuliście już te głosy na klatce, ten dziwny dźwięk dzwonka, znajomy dla ojca pijanego, albo te jakieś, powiedzmy, wstępne szelesty gdzieś tam w przedpokoju, to wiedzieliście, że już z tego się weźmie, zrobi się jakaś duża awantura, więc my już wylatywaliśmy na przykład do ojca z kapciami, teraz to jest z pilotem, z kolacyjką, z zagadywaniem, z przypodobywaniem się, z obłaskawianiem wroga. Ja pamiętam, że ja robiłam takie rzeczy w swoim dzieciństwie, więc taki ruch jak przypodobywanie się, taka linia obrony dla mnie samej, jak byłam mała, żeby obłaskawić wroga, jest mi bardzo znajoma. Więc powtórzę jeszcze raz. Mechanizmy są takie, albo walczysz z wrogiem, albo uciekasz, albo się zamrażasz, albo przypodobywujesz się. I kochani, zauważcie, że my te metody przerzucamy na dorosłość. I na przykład jak lądujemy w toksycznych relacjach, co zdaje się nie mieć końca w obecnym świecie, mówienie o toksycznych relacjach, to my właśnie stosujemy te same techniki obrony. Czyli na przykład jak śpimy z tym swoim narcyzem, psychopatą, jeszcze tam innym z tegoż tutaj zaburzenia, to zaczynamy się profilaktycznie przypodobywać naszemu wrogowi, bo czujemy, że kiedy w nim to niezadowolenie wzrasta, prawda? Kiedy to jego niepocieszenie zaczyna wychodzić gdzieś tam do wierzchu, kiedy on jest taki niezadowolony, to my już lecimy z tą swoją linią obrony i dopóki nie jesteśmy świadomi, że tak naprawdę to my rozgrywamy z własnym rodzicem, być może z ojcem, to stosujemy to w dorosłych relacjach. I druga strona, czyli ten nasz oprawca, ten kat, w tym przykładzie narcyz, on też będzie stosował takie same linie obrony, jakie wytworzył sobie w relacji z własnym rodzicem, kiedy rosło w nim właśnie to zaburzenie, czyli ten narcyz. Więc kochani, tak krótko troszkę o energii traumy, skąd ona się bierze, czyli mówiąc po chłopsku, to są te ciężkie emocje, ta ciężka atmosfera, te trudne słowa, za mocne dla nas, na nasz dziecięcy system, ten strach, taka, wiecie, takie to lękanie się na zapas, bo my już żyjąc w przewlekłym lęku, powiedzmy w domach dysfunkcyjnych, albo tam, gdzie był rodzic jakoś zaburzony, różne były dysfunkcje w rodzinach, to my profilaktycznie baliśmy się, czyli przeklikiwaliśmy się w taki stan gotowości. Czyli niejako żyliśmy na wojnie, w takich okopach, w takiej ciągłej gotowości, jak pies,
że ten wróg może nadejść. I kochani, to strasznie zaburza naszą biologię, generuje choroby i tak dalej, i tak dalej. W tę stronę na razie nie będę szła. Generalnie warto wiedzieć, że wszystko, co dzisiaj nas jakoś tak nieadekwatnie zalewa od środka, takie to wewnętrzne, nieznośne napięcie. Dajcie znać, czy znacie takie wewnętrzne napięcie, zwłaszcza wtedy, kiedy macie grubszą sprawę do załatwienia i myślisz, no cóż to takiego, jadę tylko na rozmowę kwalifikacyjną, albo jadę do klienta, przecież już znam tę robotę, a jakoś tak ci nieadekwatnie to ten stres w tobie pracuje. Wiedzcie, że zawsze z tym fizjologicznym kortyzolem, takim tym codziennym, który my mamy od biologii, żeby nam się chciało w ogóle tyłek z łóżka zwlec i żebyśmy mieli energię do działania, to zawsze za tym fizjologicznym stresem jak gdyby podhacza się, podbiera, zaczerpuje się ten stres, ta energia, która jest skumulowana z dzieciństwa, kiedy my nie byliśmy w stanie przerobić tej energii, czyli na przykład znieść krzyku ojca, znieść kpiny matki, znieść naszego, powiedzmy, wyśmiewania nas, czy zawstydzania i tak dalej. Wszystko jest energią. Emocje, słowa, źmica emocjonalna, jakieś takie nadużywanie nas, przekraczanie, obśmiewanie, wszystko to ma swoje wibracje, swoją energię, więc my to chłoniemy. Więc kochani, dobrze jest wiedzieć, że my to w sobie mamy albo nie mamy. Myślę, że większość ludzi w Polsce jednak jest obciążona dużą ilością tej energii nadmiarowej, którą tak naprawdę nasz organizm daje nam wtedy, żebyśmy mieli taką ekstra energię do obrony przed tym wrogiem. Bo zobaczcie, jeśli na przykład żyliście w takim domu, gdzie ojciec pił, przez lata się upijał i ty bałeś się tej atmosfery, jak ojciec krzyczał, jak ojciec robił awantury, czy na przykład matka była zimna, niedostępna, albo jakaś perfekcyjna, która ciągle była z ciebie niezadowolona, to pamiętaj, że ty się nauczyłeś funkcjonować z wrogiem pod dachem. Więc kochani, jak my później idziemy w dorosłe życie i wchodzimy w podobne relacje, to nawet nie mamy takiego punktu porównawczego, że to nie jest prawidłowa relacja, że tak być nie powinno, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego z dzieciństwa. Więc dlatego też często wchodzimy w toksyczne relacje i robimy to samo, co robiliśmy w dzieciństwie, ponieważ mamy taki wzór. Kochani, i to między innymi zawiera się w tym przymusie odtwarzania traumy, czyli robię to samo, czego mnie nauczono w dzieciństwie. Wiedzcie, że w ogóle mechanizm odtwarzania traumy, czyli taki kompulsyjny, taka kompulsja w nas, która mówi zrób jeszcze raz to samo, zrób jeszcze raz to samo, zrób jeszcze raz to samo, to z takiej części świadomej powiesz, no ale przecież ja nie chcę cierpieć, do czego ty mnie namawiasz? Nasza logiczna część tego nie wie. Natomiast podświadomość kieruje nami w taki sposób, że zaraz powiem o stronie biologicznej, o stronie takiej bardziej duchowej, co nam robi trauma i jak jej dobrze, mądrze, ekonomicznie użyć. Więc kochani, jak my przenosimy te relacje, te wzory tworzenia relacji, te wzory od naszych rodziców, z naszych domów rodzinnych na życie dorosłe, to my dotąd się obijamy, dotąd trwamy w podobnych związkach, w podobnych atmosferach, aż nam się uleje, prawda? Więc na przykład kobiety, które może wciąż zmieniają partnera z taką nadzieją, że z partnerem jest coś nie tak, ale nadal i tak jej wybór trafia na partnera podobnego. Zobaczcie, ile jest takich doświadczeń. Ja na przykład też mogę się zaszczytnie pochwalić, że drugiego partnera po mężu wybrałam sobie jeszcze, mogę powiedzieć, nawet gorszego, który przyspieszył mój rozwój, dlatego że wydawało mi się, że jak w małżeństwie czegoś tam nie dostałam, czegoś się nie doczekałam, jakieś moje oczekiwania były niespełnione, to tak jakby wchodząc w ten etap, w tej relacji z moim ostatnim partnerem, to tak sobie wydedukowało gdzieś moje ego, że jeśli ja już nie będę miała żadnych oczekiwań, żadnych, tylko niech on po prostu da mi to, czego ja najbardziej pragnę, czyli
takiej tej empatycznej, takiej czułej obecności, no to kochani, to tak jakbym powiedziała, odkryła karty przed narcyzem i powiedziała: słuchaj, nie rób nic, możesz mnie okradać, możesz wszystko ze mnie stać, aby tylko bądź. Bo właśnie ten przymus odtwarzania traumy robi nam tak, że jak my się już tak zmęczymy właśnie tym kompulsywnym robieniem wciąż tego samego, czyli tak naprawdę tego, co było nam robione w dzieciństwie, to my niejako na tym zmęczeniu już zaczynamy przestać chcieć wszystkiego innego, ale tylko tego, czego tak naprawdę nam zabrakło w dzieciństwie, czego my chcemy. Czyli dajmy na to tej czułej obecności. Więc zobaczcie, powiedzmy, że zmęczyłaś się w swoim małżeństwie tam kilkanaście lat i później przeszłaś w jakąś tam relację taką bardziej partnerską, już pozamałżeńską, więc tobie się już nie chce właśnie tą liczbą powtórzeń znowu się starać, znowu tego wszystkiego budować, znowu, wiecie, mieć taki ten idealny obraz rodziny, płodzić te dzieci i tak dalej, więc ty możesz już w tych relacjach po małżeństwie jak gdyby próbować szukać tylko właśnie tego, czego ci najbardziej w dzieciństwie zabrakło, czyli na przykład tego przytulenia. I dużo osób, na przykład dużo kobiet robi tak, że wchodzi coraz częściej w relacje toksyczne, które na przykład rzuca jedną relację i za pół roku wchodzi w kolejną, albo na przykład w jeden weekend rzuci jedną osobę i później za dzień, za dwa, za kolejną imprezę już ma kolejną osobę. Znałam kogoś takiego, kto tak często zmieniał relacje, ale wciąż z przestrzeni tej swojej właśnie rany, tego braku, tego właśnie takiego łaknienia tej zdrowej, bliskiej relacji, tego przytulenia od ojca i matki, że ta osoba już tak naprawdę nie wiedziała chyba, z kim śpi, z kim się spotyka, grunt, żeby otrzymać to, czego ona była taka głodna. Więc kochani, dobrze by było, żebyśmy my, będąc jednak w tym mechanizmie powtarzania tej swojej traumy, takim kompulsywnym powtarzaniu traumy, chcieli zauważyć, że każdy ten ruch, czy ty zmienisz sobie partnera na takiego, czy na takiego, i tak przynosi ci zgniłe owoce, to znaczy, że jest jakiś mechanizm, który wciąż wywala nas jak gdyby na aut. Czyli co ja takiego robię, co we mnie jest, jaka jest we mnie rana, dobrze by było sobie zadać takie pytanie, że co bym nie zrobił, to i tak ląduję w tym samym miejscu. Więc kochani, kilka takich pytań może przytoczę, które my sobie zadajemy na co dzień, nie mogąc jak gdyby pojąć tego naszego codziennego cierpienia. I skąd się w ogóle to bierze? Mówimy tak, takie pytania sobie zadajemy, ja tu sobie kilka wynotowałam. Chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze. Ile razy mówimy, chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze? To znaczy, że jakiś program, jakieś przekonanie, coś w nas jest takiego na poziomie tym nieświadomym, że to nami rządzi i z automatu nas znowu kieruje w tą drogę, właśnie w tą wadliwą. A dopóki my tego nie zobaczymy świadomie, to będziemy to odtwarzali. To jest, kochani, właśnie ten przymus odtwarzania traumy. Robię w kółko tak samo, a spodziewam się odmiennych efektów. Jakie jeszcze pytania sobie zadajemy, które mogłyby świadczyć o tym przymusie powtarzania naszej traumy, naszego zranienia? Dlaczego nie mogę mieć zdrowego związku, tak jak inni? I na przykład próbujesz z nowym partnerem i z kolejnym. Nie wiem, ile można mieć partnerów przez całe swoje życie, żeby próbować wciąż tego samego, robić tą samą metodą, a oczekiwać odmiennych efektów. Więc kochani, można sobie to pytanie też w nieskończoność zadawać, dopóki się nie zobaczy, co mną kieruje od środka. Kolejne pytanie możemy sobie zadawać. Dlaczego nie mogę rozwijać swojej pasji? Na przykład są takie kobiety, które mają w sobie taki konflikt, że jeśli są w relacjach, to nie mogą być sobą. Jeśli są w relacjach, to nie mają prawa do pasji. Jeśli są w relacjach, to znaczy, że one muszą jakoś grać, jakoś udawać, więc wyklucza im się ta potrzeba zdrowej zależności z potrzebą autonomii. I na tej linii, jak jest konflikt, no to kobieta będzie sobie na przykład zadawała wciąż pytanie, że no inne kobiety na przykład są w relacjach, mają mężów, mają partnerów, a jednak się rozwijają i jak one to robią? To ja jestem jakaś gorsza, ze mną jest coś nie tak, że mi to nie idzie. Więc kochani, warto odnaleźć swój konflikt, który nas właśnie napędza nam ten mechanizm odtwarzania traumy i my go świadomie nie widzimy. Jakie jeszcze mogą być pytania? Dlaczego na miłość muszę zasługiwać? Często są też takie pytania wśród moich klientów, dlaczego ja na wszystko muszę się tak nastarać, napracować, tak żeby bardzo zaangażować, a inni to mają po prostu wywalone, im jakoś lepiej idzie. Więc kochani, to wszystko i tak nas przekotwicza do naszej tej pierwotnej rany, pierwotnego tego zranienia. Dlaczego wciąż czuję się
O, to jest dobre pytanie dla osób z takim rysem masochistycznym, czyli do tych osób, które jawią się jako otyłe, jako takie przejedzone, przekarmione, takie duże dzieci. Dlaczego wciąż czuję się takim uczniem, a nie dorosłym? Czyli czuję, że w relacji ze światem, w relacji z innymi ludźmi, to ja zawsze jestem ten mniejszy, chociaż w ciele większy, prawda? Więc mam takie wewnętrzne poczucie, że ktoś jest zawsze ode mnie wyżej, że ktoś jest zawsze takim instruktorem dla mnie, ktoś jest dla mnie tym autorytetem. Czyli tu się rozgrywa taka, kochani, relacja, taki wzór niszczący z dzieciństwa, gdzie ten rodzic nigdy nie pozwolił dziecku na taki wewnętrzny wzrost. Więc to dziecko ciałem urosło, ale i tak wewnętrzne takie nawigowanie to ma z tego dziecka. Więc to będzie takie, w ogóle wszystkie osoby, które są otyłe, które mają taką olbrzymią otyłość, to są osoby, przez które przemawia takie rozmazane, pobłażające sobie dziecko. Więc też możesz sobie zadawać takie pytanie, dlaczego wciąż czuję, że jestem ta mniejsza w energii, chociaż w ciele większa. To też, kochani, kolejny skrypt. Dlaczego inni mnie nie szanują? To na przykład narcyz sobie może zadawać takie pytanie, dlaczego inni mnie nie szanują? Co ja takiego w sobie mam, że ja nie czuję szacunku? Kolejne pytanie. Dlaczego mam poczucie jakiejś wady w sobie? To będą osoby, które będą na przykład przewlekle zawstydzane. Pamiętajcie, że wstyd ma tę moc, żeby wycofywał naszą autoekspresję. Więc, witam moją córkę, więc jeżeli masz takie poczucie, że jakiejś takiej wadliwości, usterki w sobie, że coś z tobą nie tak, ja kocham tę frazę, coś ze mną nie tak, coś z tobą nie tak, to znaczy, że coś w tobie nie urosło, że nie czujesz dzisiaj, że możesz być takim człowiekiem ze sprawczością, człowiekiem, który daje radę po prostu pomocować się z tym życiem takim twardym, dorosłym, więc może miałeś za dużo wstydu w swoim życiu. Jakie jeszcze pytanie? Mam wrażenie, że los mi nie sprzyja, czyli często mówimy, że chyba los się na mnie uwziął, albo to jakieś fatum. I na przykład Jung taką ładną myśl zostawił po sobie, że dopóki nie uczynimy nieświadomego świadomym, to myślimy, że to jest nasze przeznaczenie. Natomiast to z tych krzaków, właśnie z tej podświadomości nami rządzi. Czyli wszystkie, kochani, konflikty, które zaistniały między naszymi podstawowymi potrzebami, te konflikty, że na przykład bałaś się, że jak będziesz sobą, to nie będziesz miała relacji i na odwrót, to wtedy te konflikty lądują do podświadomości i to z tej podświadomości, czyli z tych krzaków nami rządzi i nam się wydaje, że to jest los. Że to jest jakaś siła wyższa, że ten Bóg pociąga za sznurki i ten los już musi być dla mnie taki wadliwy, bo widocznie ja się urodziłem pod taką gwiazdą. Kochani, to nieprawda. Ja na przykład jak w sobie odkryłam pewne konflikty i teraz widzę, jak ten konflikt został oświecony światłem świadomości. Bardzo lubię ten zwrot. Oświecony światłem świadomości, czyli wyprowadzony z podświadomości, w terapii rzucony na stół, opłakany, przeprocesowany, przerobiony. I przeciwdziałasz niejako temu konfliktowi, zaczynam widzieć, jak rosną inne części, inne obszary mojego życia. I to jest, kochani, piękne. I tak naprawdę nie ma żadnego losu, tylko to są te działania podświadome. Czyli przymus odtwarzania traumy to jest taki, kochani, mechanizm, który nas będzie zapraszał na siłę wręcz, na siłę, chociaż to jest działanie podświadome, żebyśmy znowu zawrócili do tej naszej bazy, do naszego dzieciństwa, do tej młodości, do tych momentów, kiedy nam zrobiono największą krzywdę. Czyli na przykład obśmiano twoją autoekspresję. Nieważne co, śpiew, taniec, przemowę, cokolwiek, kochani, co z nas wychodziło naturalnie, zostało to zawstydzone, jakoś umniejszone. To będzie trzeba tam wrócić i to opłakać. Albo na przykład miałeś takich rodziców, którzy byli na tyle poranieni w swoich traumach, że ty czułeś, że masz wroga pod dachem, więc co robiłeś? Stosowałeś jedną z tych technik, które wymieniłam na początku, jako linię obrony przed wrogiem. Czyli albo walczyłeś, rzadko kto walczył ze swoim rodzicem, ja tam trochę łapy strzeżyłam, nie wiem jak mi to wychodziło. Generalnie pamiętam, że dużo stosowałam tej metody ucieczkowej, czyli jak czułam, że konflikt nadchodzi, a jest dzień,
To pamiętam, że uciekałam z domu gdzieś tam na łąkę, żeby tylko nie być w tej ciężkiej atmosferze konfliktu. Natomiast zamrażanie, kochani, zamrażanie ciężkie jest do takiego logicznego przytoczenia sobie, czy ja mam zamrażanie, czy ja nie mam zamrażania. Można, jak się pracuje z ciałem, dojść do takiego rozeznania, że rzeczywiście nasze ciało jest albo takie niedoenergetyzowane, albo gdzieś popodkurczane. Po tym można w miarę dojść, natomiast to jest najtrudniejszy mechanizm. No i ostatni mechanizm, który jest mi zajebiście znany, czyli obłaskawianie wroga, negocjacje z wrogiem, przypodobywanie się na taką modłę, że a pójdę, ponegocjuję, może tam coś ustalę i ten wróg nie będzie taki straszny. Więc to są, kochani, takie mechanizmy. I teraz tak, może poza tymi pytaniami, które można by było też pomnożyć, które właśnie mówią nam o tym, że my wracamy do tej podświadomości. Ciągłym powtarzaniem podobnych doświadczeń my musimy zawrócić do podświadomości, czyli tyle razy wejdziesz w toksyczną relację, tyle razy dojdziesz do bankructwa w swoim życiu, tyle razy na przykład będziesz, nie wiem, uczestniczył w wypadku samochodowym. To są kreacje podświadome. To logiczna część nasza nie chce tego przyjąć. Że to jest nieprawda. No jak mogłem sobie na przykład zamówić, żeby ktoś mnie pobił? No jak mogę sobie zamówić i w ogóle sprowokować, wykreować to, że brałam udział w wypadku samochodowym? Kochani, to się wydaje, naprawdę to się wydaje nielogiczne. Ciężko jest nam w to uwierzyć. Natomiast, gdy się tak głębiej przyjrzeć, i dobrym przykładem właśnie są toksyczne relacje. No czy osoba, która wchodzi w kolejną relację po jakimś zranieniu, to ona zakłada, że ona idzie po to, żeby być zraniona? No robisz wszystko wręcz, dokładasz jeszcze bardziej starań, że widocznie może w tym małżeństwie to nie dołożyłaś dość tych starań, może to z tobą było coś nie tak, może ty powinnaś się trochę tam w pierś pobić, a może to ten chłop był do niczego albo ta kobieta, więc my nie chcemy logiczną częścią jakoś tak przyjąć do wiadomości. Natomiast i tak w kółko robimy to samo. I się okazuje, że ktoś, kto powtórzył powiedzmy 5 toksycznych relacji, 10-15, w końcu dojdzie do takiego muru i zobaczy tak, przecież ja w kółko robię to samo, do takiego rozeznania. I kochani, wiedzcie mi, że przez całe lata, wiedzcie, że przez całe lata można tego nie widzieć. I może zapytasz, to co do cholery mnie tam ciśnie do tych relacji, skoro ja mam postanowienie, że teraz będę robiła inaczej. Ja teraz będę robiła inaczej niż w poprzedniej relacji, a wychodzi jak zawsze. Kochani, to jest taka mądrość naszej biologii, zaraz trochę o tym poopowiadam, że dotąd powtarzamy podobne traumatyzujące nas doświadczenie, aż mówi się, że aż oswoimy tą traumę. Czyli dotąd wejdę w toksyczne relacje, dotąd będę wchodziła powiedzmy w relacje zależnościowe z osobą z narcystycznym zaburzeniem osobowości, aż świadomie spojrzę na to, że rzeczywiście ta relacja to jest przypomnienie mojej traumy z dzieciństwa. Czyli na przykład jest to odzwierciedlenie, takie odtworzenie, taka reinscenizacja tego, co było mi robione w dzieciństwie. I teraz może zadasz sobie pytanie, to znaczy, że co? Ja tego nie wiedziałam, że mnie ojciec i matka, dajmy na to, tak traktowali, że ja obłaskawiałam wroga, albo na przykład walczyłam z nim, uciekałam, zamrażałam się. Kochani, jest to niemożliwe, żebyśmy my to pamiętali tak dokładnie, ponieważ my, będąc dziećmi, nie jesteśmy w stanie tego przeprocesować. Dlatego musimy to wyprzeć do podświadomości, zapożyczyć mechanizmy obronne i być aż do dorosłości w takiej trochę udawanej tożsamości, bym powiedziała. I dotąd będziemy to w dorosłości powtarzać, aż nasz system powie, takie słowa wypowie. Jesteś już gotowa i biologicznie, i duchowo, i psychicznie, i mentalnie na to, żeby zobaczyć swoją traumę, żeby zobaczyć swoje pierwotne zranienie. Czyli to, co ci było zrobione w dzieciństwie, jak ty nie byłaś gotowa na przyjęcie takiej ciężkiej energii. Kochani, to się wydaje poniekąd nieracjonalne, dlatego mi tak było trudno się przygotować do tego wykładu, bo gdzieś mój umysł, logiczna część odrzucała, że to ma sens, ale zobaczcie, jak przeanalizowałam własne życie, jak analizuję sobie przykłady, życiorysy moich klientów, jak analizuję sobie te wszystkie osoby cierpiące, interesujące się filmikami na YouTubie o
zaburzeniach narcystycznych, psychopatycznych, socjopatycznych, borderline, o zaburzeniach histrionicznych, o tych wszystkich tożsamościach ofiary, które po 20, 30, 50 lat tkwią w tym okładaniu siebie i nadal nie widzą częścią świadomą, w czym siedzą. Naprawdę można tak długo odtwarzać traumę. I takim punktem zwrotnym, żeby przestać odtwarzać traumę, jest dojście do takiego wglądu, że robisz w kółko to samo, że ta zmiana, ta metoda i tak cię nie zaprowadzi do innego rozwiązania. Jest taka mądrość, że żeby coś się zmieniło, to trzeba zmienić jak gdyby metodę działania. Jak robimy w kółko tak samo, a oczekujemy, że będą inne owoce, no to jest wielką głupotą, naiwnością tego oczekiwać. Więc kochani, przymus odtwarzania traumy tak naprawdę ma kilka znaczeń. Od strony takiej biologicznej to jest takie dokończenie procesu. I może przytoczę przykład zwierząt. Jak zwierzę jest gdzieś tam gonione, powiedzmy antylopa jest goniona przez jakiegoś tam, nie wiem, tygrysa, lwa, jakiegoś tam jeszcze innego wielkiego kociaka, to antylopa, powiedzmy jak jest dopadnięta przez tego zębiska, i ona się zamraża, to są takie piękne procesy w biologii, ona się zamraża, zamrażanie to jest takie udawanie, że nie żyje, to jest takie udawanie. O tym była chyba bajka o mieszku, którego dopadł niedźwiedź. To jest takie zamrożenie i ta antylopka się zamrozi i ten jego oprawca, powiedzmy ten lew, tygrys czy tam jeszcze inny, napastnik, idzie rozejrzeć się, powiedzmy, za swoimi małymi, powie, a tata upolował coś na obiad, a ona w tym czasie rozgląda się, że on się na chwilę oddalił i zaczyna się trząść, czyli cały ten stres, całą tu swoją energię, traumę, która została w organizmie skumulowana na potrzeby rozliczenia się z tym wrogiem, a że antylopa nie miała szans, bo była za mała i tam w tym łańcuchu, wiecie, pokarmowym antylopa nie ma szans, więc ona użyła mechanizmu zamrożenia. Jak ona się zamrozi, już poczuje, że wróg się trochę oddalił, to ona wytrzęsie tą energię i ucieknie. Dajmy na to, że była taka historia, nie? Więc ona doprocesuje tą energię, którą jej organizm dał, jako taka ekstra siła, wiecie, takie turbo doładowanie, że twój organizm czuje wroga. Całym swoim jestestwem twój organizm czuje wroga. I kochani, można to przenieść na ludzkie życie. Zobaczcie, czy będąc w dzieciństwie pod dachem z rodzicem, który jest toksyczny, który jest pijący, który się awanturuje, który jest zimny, to też nasz organizm czuje wroga. I dlatego my wciąż przez swoją biologię jesteśmy zasilani dodatkową porcją energii po to, żeby przed tym wrogiem albo z nim walczyć, albo przed nim uciec, albo się zamrozić, albo się przypodobać. Zobaczcie, jaka biologia jest mądra, ja wciąż to powtarzam. Ale my ludzie, mając tą logiczną część, tak często nam właśnie przeszkadza to, że jesteśmy ludźmi i tak często jesteśmy chorzy przez to, że nie umiemy, zapomnieliśmy właśnie, jaką mądrość ma nasze ciało. Więc my nie kończymy tego biologicznego procesu. A co powinniśmy zrobić po jakiejś awanturze? Powiedzmy, po krzyku w domu, po jakiejś awanturze, po jakiejś drace, powinniśmy to wytrząść, powinniśmy emocje wszystko z siebie wrzucić, wypłakać. Dlatego dziecku, szkoda, że dopiero teraz to wiem, to rozumiem, że jak dziecko płacze, to nie wolno mówić, nie płacz, nic się nie stało. Dla dziecka to się stało i ono dlatego już profilaktycznie drży, że tata idzie z paskiem, czy mama tam idzie popaść swojego dzieciaka, który pomalował ścianę, ponieważ ono już zaczyna proces biologiczny transformacji traumy. I to, kochani, wcale nie oznacza, że to dziecko się tak strasznie boi tego rodzica, że aż wpada w taką panikę, się trzęsie. Chodzi o to, że jego mądrość, mądrość jego biologii, tego dziecka, już wchodzi w te drgania, bo czuje, że za chwilę nadejdzie taka porcja energii trudnej dla dziecka, nieznośnej dla dziecka, bo matka za chwilę się wydrze, bo ojciec za chwilę wleje temu dziecku, więc ono już wchodzi w te drgawki, już jest gotowe na procesowanie tej dodatkowej, niestrawnej porcji energii. A my to zatrzymujemy, bez znaczenia, czy to jest w płaczu, czy to jest w krzyku, czy to jest w takim zwykłym, powiedzmy, rzucaniu się, bo dzieci się często rzucają. Rzucają się na glebę, kopią i tak dalej. Dzieci wiedzą, znaczy mądrość ich biologii wie, że jest to najzdrowsze. I kochani, zobaczcie, zwierzęta tak robią, ponieważ nie mają tej logicznej części, nie mają tej kory nowej, więc one nie przeszkadzają sobie dopełnić tego procesu biologicznego. Dlatego zwierzęta nie są straumatyzowane, chyba że je wrzucimy do jakiegoś zoo,
takiego opiekowanego przez tak zwanego złego człowieka i wtedy będą straumatyzowane. Natomiast chodzi o to, że my jako ludzie mamy w sobie nagromadzonych tak dużo starych emocji, tak dużo niemiłości, tak dużo, zobaczcie ile lat na przykład jesteśmy bombardowani tą ciężką energią, jak żyjemy w domach dysfunkcyjnych. Przecież kochani, to jest tak, jakby Cię przeładować energią i wtedy na przykład może nas wytrącać z równowagi zwykły korek uliczny, kolejka w sklepie, że ktoś się na Ciebie krzywo spojrzał i tak dalej, i tak dalej. Więc warto to wiedzieć, że my ludzie robimy sobie krzywdę, że nie żyjemy, zapomnieliśmy o mądrości ciała, mądrości biologii i nie żyjemy tak trochę jak zwierzęta, tam gdzie powinniśmy żyć jak zwierzęta, chociażby korzystać z mądrości naszego ciała, a zachowujemy się jak zwierzęta tam, gdzie już powinniśmy jako ludzie korzystać z kory nowej, czyli z tej części naszej logicznej. To taka mała tutaj mądrość z mojej strony. Natomiast kochani, od strony takiej duchowej, powiedz, zobaczcie, od strony duchowej, powtarzam traumę, załóżmy 20, 30, 40 lat. Czyli weźmy ten przykład taki już tak modny na YouTubach, jak toksyczne relacje. Odtwarzam, odtwarzam, odtwarzam i odtwarzam. I już nawet klientów w terapii pytam, no ale skąd Ty to znasz? Skąd znasz taki wzór na miłość? Skąd masz taki wzór na relacyjność? No, w moim domu tak było, powiedzmy klientka odpowiada. Kogo Ci przypomina obecny partner? No wypisz, wymaluj matkę, ojca, różne są kochani konfiguracje, dzisiaj może bez konkretnych przykładów. No i ta osoba mówi tak, ale przecież gdybym ja zrobił to, to i to, czyli na przykład spróbował porozmawiać z rodzicem, dajmy na to, że będę oczekiwał, że ojciec się zmieni. No to może on by się w końcu zmienił, przecież on już jest tak stary, że on może by już odpuścił i nie był takim złym człowiekiem, może na starość mu się zmieni. Powie jedna klientka, inna klientka powie tak, ja się za mało starałam, to ja byłam winna i w ogóle to przeze mnie rodzice się rozeszli. I mimo, że to będzie osoba, kochani, 50 lat na przykład na karku, to kobieta może nadal trwać w tej takiej narracji małej dziewczynki, małego dziecka, który ma wewnętrzny przymus, jakiś obowiązek, poczucie winy i taką, wiecie, chyba omnipotencję, że jest w stanie pogodzić własnych rodziców. I naprawdę dorośli klienci mówią językiem dziecka, taką tą... wiecie, takim magicznym myśleniem dziecka i nadal odtwarzają traumę po tyle lat i jeszcze mają taką nadzieję, że jeszcze coś im się uda zrobić, że będzie tak, jak oni chcieli w dzieciństwie. I to jest niemożliwe, więc tą traumę możemy odtwarzać, odtwarzać w nieskończoność i życie nam ucieka i życie sobie psujemy. Co w przypadku, jeśli ktoś zauważy już tak świadomie, że dość tego, już więcej nie będę działała tą metodą, ponieważ ta metoda mnie wciąż doprowadza do tych samych zgniłych owoców. Kochani, to jest najtrudniejszy czas, to jest najtrudniejszy wgląd, ponieważ za tym pytaniem musisz zadać sobie pytanie kolejne. To znaczy, że co mnie ukształtowało w dzieciństwie, że ja tak postępowałam, miałam taki wzór na miłość, miałam taką instrukcję do tworzenia relacji. I chcąc, nie chcąc, będzie bolało, będzie niemiło, ale trzeba dojść do dzieciństwa, do tych pierwszych wzorców. I jeśli jesteś tą osobą, która właśnie już jest na tym etapie, że doszła do tych wzorców i to procesujesz, to przepracowujesz, to już zajmujesz się tą dodatkową energią traumy. Kochani, temat jest dość rozległy, trochę mi jest ciężko o nim mówić, natomiast staram się w taki sposób techniczny pokazać, jak to, kochani, działa, więc dlaczego na przykład możemy nie mieć powodzenia w terapii takiej kozetkowej, takiej, gdzie się pracuje nad traumą intelektualnie. Dlatego, że Twoja część logiczna może zrozumieć, że było Ci to robione, możesz nawet w swojej części logicznej wybaczyć rodzicom, wszystko to rozumieć i nawet powiedzieć, że już jesteś ponad tym, a w środku w ciele energia pracuje, czyli tak, można powiedzieć metaforycznie, że na ten wrzut taki, powiedzmy, pełen ropy, polałeś jakąś bitą śmietanę, włożyłeś tą wisienkę i mówisz, że moja rana już jest niewidoczna, jest zabliźniona, zagojona, mnie już nie boli. To jest, kochani, właśnie takie intelektualne rozliczenie się z własną traumą, a nie przez czucie, nie przez procesowanie emocji, nie przez ciało. Więc są też tacy klienci, którzy tak długo odtwarzają swoją traumę i tak długo trwają w takim tym nieświadomym, kochani, bo to jest wszystko nieświadome, takim oszukiwaniu siebie, czyli jest taka złudna nadzieja, że
Jeszcze tylko raz spróbuję, teraz już się na pewno uda. Teraz już na pewno tak się dołożę do tego, tak się zaangażuję. Teraz już będę tak delikatna, tak delikatny. Już nie będę miał żadnych oczekiwań. Tylko no w tej relacji już się musi udać. Naprawdę już ludzie dochodzą do różnych naprawdę wariacji, jak słucham od klientów, a i tak to się nie udaje. Dlatego, że kochani, to jest nadal trwanie w pewnym takim, w takiej iluzji, w takim konflikcie. Więc i tak musimy się wcześniej czy później zawrócić do pracy ze swoim ciałem. Może ktoś nie pracować w takiej typowej terapii przez ciało, gdzie tam zajmujesz się różnymi technikami, czy oddechowymi, czy tam jakimś doenergetyzowaniem, nieważne, ale pracujesz z wewnętrznym dzieckiem, to też jest, kochani, metoda wypuszczania z siebie traumy ze środka. Więc praca z wewnętrznym dzieckiem, taka uczciwa, codzienna, załóżmy, że jesteś przeciętnie poraniony, przeciętnie, czyli duża część takiej świadomości tego obserwatora w tobie mieszka, to musisz tak ze 2 lata nad tym popracować. Ja tak na własne doświadczenie obserwuję, już trochę pracuję z wewnętrznym dzieckiem i procesuję i czasem to już tak, jakbym chciała na siłę wycisnąć, żeby chcieć już być bardziej wolna, żeby tam nic już nie zalegało i to nie chce wyjść. Mija jakiś czas i okazuje się, że pewien bodziec z zewnątrz, jakaś interakcja z drugim człowiekiem, jakaś trudna sytuacja, powiedzmy, w życiu zawodowym czy rodzinnym, i okazuje się, że ten bodziec jest na tyle mocny, że znowu coś tam z tego systemu zaczerpnie, ale jednak jest to już coraz rzadsze. Więc kochani, do takiej pełnej wolności, jak uczciwie pracujemy już poprzez ciało, czyli musimy wywalić tą energię traumy z siebie. Różne metody. Praca z wewnętrznym dzieckiem jest taką bardzo dobrą metodą, gdzie nie musisz chodzić na terapię, tylko trzeba robić to uczciwie i regularnie i wtedy ten system oczyścisz. Kochani, co jeszcze warto wiedzieć, jeśli chodzi o przymus odtwarzania traumy? Ważną rzeczą, na koniec powiem o aspekcie duchowym, na razie powiedziałam o takim aspekcie biologicznym, że dokąd Cię podświadomość zawraca do podobnych sytuacji, chociażby do tych relacji toksycznych, że Twoje ciało, Twoja biologia chce wydrgać tą energię, wywalić, ona chce to doprocesować, ona chce to dokończyć. Kochani, to jest tak, mówi się, jak chłop na imprezie nie dopije. To chodzi taki ani wesoły, ani taki dobawiony, taki nieraz się mówi coś, ty taki niepołechtany, więc to jest taki, wiecie, stan rozdrgania, że ni w tę stronę, ni w tę stronę, więc nasze ciało też tak się czuje, że te nadmierne porcje energii właśnie z tej traumy, to one nam, w nas tak właśnie to napięcie robią, takie to pobudzenie, taką tą drażliwość, często u kobiet, albo często mężczyźni to mają bardziej takie tłumienie w sobie, i takie trzymanie tej traumy, trzymanie, a jak jest duży bodziec, na przykład kłótnia z własną żoną, to wtedy tej energii się ulewa aż nadto. Na przykład psychopaci też taką mają właśnie, kochani, metodę, że oni długo wszystko wypierają, wszystkie emocje, całą tę energię kumulują sobie i dochodzi do acting outu, takiego wyrzucenia energii w postaci na przykład zamordowania kogoś. Więc wiecie, żeby kogoś zamordować, żeby kogoś napaść, zgwałcić, spalić, zemścić się, to trzeba naprawdę dużego zastrzyku energii, więc psychopata to już jest takie skrajne zaburzenie właśnie tego złego gospodarowania energią, że on sobie, powiedzmy, latami gromadzi te wszystkie swoje emocje, tą energię traumy z własnego dzieciństwa, gdzie on tam przeżył naprawdę niezłe doświadczenie niemiłości i on sobie to, jak mu już podejdzie pod system, to on musi to wywalić, bo jego by rozsadziło. A na pozór, jak na przykład spotykasz się z kimś, kto ma zaburzenie psychopatyczne, nie będziesz tego czuł, bo to człowiek będzie się jawił jako taki bardzo opanowany, poukładany człowiek, który ma w sobie strukturę, taka ostoja spokoju, a w sytuacji takiej właśnie, gdzie jesteś na igle takiej emocjonalnej, w takim napięciu, wywala taką ilością energii, że doprowadza na przykład do zabójstwa czy do jakiejś tam zemsty. I kochani, to jest biologia nasza, tak nas będzie, ta podświadomość kierowała w podobne doświadczenia, gdzie my mamy szansę z powrotem wejść w ten trudny proces dzieciństwa i doprocesować to. To jest takie dokończenie procesu. Czyli można powiedzieć, że te szwagry spotkały się jeszcze na chwilę i dopiły tą wódkę. Czyli kochani, jest skończony proces, jest zadowolenie. Tak sobie tutaj żartem powiem,
i nasza biologia się uspokaja, bo pamiętajcie, że biologia żyje cyklicznie, tak jak cała natura. Organizm ludzki też żyje cyklicznie. Mamy napęd, hamulec, mamy układ nerwowy, który nas napędza, który nas stabilizuje, mamy przecież pulsy, wszystko jest takie tik, 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 tik. Więc jak mamy nadmiarową energię traumy, to nie możemy właśnie żyć w takiej tej zdrowej cykliczności, bo to jest taki, wiecie, ten nadmiar, który nam przeszkadza. I to jest taka część biologiczna. Natomiast strona duchowa traumy, kochani, to byłoby na oddzielny live, bo to jest bardzo ważny temat, że to nas ogromnie transformuje, transformuje naszą świadomość. Więc może o tym pogadam zupełnie oddzielnie, bo już dzisiaj jest trochę mało czasu, że jak my już to przeżyjemy i jesteśmy w stanie jak gdyby wzrosnąć na tej swojej ranie, to na pewno nasze całe wnętrze się zmienia, nasza świadomość się zmienia, nasza percepcja się zmienia, jak już przerobimy te wszystkie niemiłości, przerobimy te trudne emocje, więc my też ewoluujemy tak duchowo. To jest, kochani, grubszy temat, więc nie będę tutaj tego rozwijała. Natomiast co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć o takim aspekcie, że przymus odtwarzania traumy, kochani, niesie w sobie też taką pewną mądrość i taką pewną łaskawość dla nas, że dotąd my odtwarzamy traumę, czyli dotąd postępujemy podobnie, jak nas doświadczono, aż my to oswoimy. To tak jakbyś, powiedzmy, podchodził do wilka. Podchodzisz do wilka przez 20 lat i w końcu patrzysz innymi oczami na tego wilka i stwierdzasz, że ty się już go nie boisz. Więc kochani, w zależności co was spotkało, jakie niemiłości, jakie traumy, to tyle potrzebujesz tych doświadczeń podobnego gatunku, bo i tak cię podświadomość wrzuci w takie podobne sytuacje, że i tak będziesz chciał to dokończyć. To właśnie wyprocesowanie traumy. Więc kochani, my też oswajamy się z tym, co było nam robione. I tu tak sobie wydedukowałam dzisiaj, że to jest taka mądrość w nas. W ogóle bardzo dużo jest mądrości w istocie ludzkiej. Głupot też, żeby nie było. Natomiast wszystkie te mechanizmy, które pozwalają nam żeby nasz system się nie rozpadł, naprawdę jak my o tym wiemy, to później jesteśmy wdzięczni, że mimo, że na przykład straciliśmy 20-30 lat na to, że obdzieraliśmy się, doświadczaliśmy się tak niefajnie w toksycznych relacjach, to jednak nasza biologia dotąd trzymała naszą percepcję taką zamazaną, aż my byliśmy we wnętrzu, gotowi zobaczyć, co nam było robione w dzieciństwie. Wyobraźcie sobie, jakby do świadomości, powiedzmy, 12-latki doszło, myślę, że zdarzają się takie sytuacje, że dojdzie, że na przykład była w dzieciństwie zgwałcona. Przecież jej system, czy nawet 9-latki, przecież jej system nie jest w stanie pojąć tej ciężkiej energii. Stąd mądrość tych mechanizmów, że na przykład wypieramy to, zamrażamy to, rozcieńczamy to, szatkujemy na różne sposoby, dysocjujemy to w sobie, a dopiero jak system poczuje, kochani, i tu jest na przykład odpowiedź, dlaczego jeden człowiek budzi się teraz, a ktoś się budzi 30 lat później. Ponieważ system wie, kiedy ty jesteś gotowy spojrzeć na swoją traumę. I na przykład jest taki przymus, też tutaj zauważam w sieci, może mnie się, kochani, też gdzieś udzieliło, że jak można nie widzieć tego, co się robi w kółko i to samo. Kochani, można, bo dopóki ja nie widziałam świadomie swoich tych właśnie schematów, czyli odtwarzałam własną traumę, to jakoś mi się nie wydawało, że robię źle, ale owoce były zgniłe. Więc kochani, dziwić się wtedy będziesz, kiedy już jesteś po tej stronie, jak gdyby, że ta percepcja ci przejrzy. Ale dopóki jeszcze twój system wie, że nie jesteś gotowy, to on ci nie pozwoli zobaczyć tej traumy. Czyli będziesz w tym trybie odtwarzania, czyli tego oswajania się. Czyli jeszcze może potrzebujesz jednej relacji toksycznej. Aż twój system powie, dobra, już wiem, jak to biega, jestem gotowy na to, nabrałem sił, przetransformowałem się przez ten ból, wiem już, jak zmierzyć się z tym swoim oprawcą i tak dalej. I wtedy, kochani, zaczynamy coraz bardziej świadomie patrzeć na swoją ranę, swoją traumę. Strasznie mi się to podoba w mechanizmie odtwarzania traumy, że my tą traumę oswajamy i oswajamy do tego momentu, aż jesteśmy na to gotowi. I czyż to, kochani, nie jest piękne? Więc też z kolejnej strony nie ma co cisnąć, sama się też bije w pierś, nie ma co cisnąć żadnego człowieka, że ty i już tu i teraz musisz się zmienić. Już tu i teraz powinieneś nabrać świadomości.
I mamy takie oczekiwania, prawda, gdzieś w rodzinach między sobą, że ty już, dlaczego ty tego nie widzisz? Nie widzę dlatego, nie widzę tego świadomie, że mój system jest nie gotowy na to. Kochani, no chwała tym, którzy wcześniej się obudzą, to szybciej są wolni, ale naprawdę takie przymuszanie to też nie jest dobre, ponieważ, no znowu powiem, system by się rozpadł, a nasze ego wie, co robi, ono nas chroni, więc podeślę kolejny mechanizm, na przykład racjonalizacji. I dużo klientów moich też właśnie wchodzi do mnie z taką, są gotowi na terapię, ale jednak nie chcą wyjść z mechanizmu racjonalizacji, że mówią, nie, 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 to jeszcze nie to. To jeszcze tamten rodzic z matką, to wszystko było okej, okay, nie? Jak widzę, że długo, długo się opiera ktoś i siedzi w tych mechanizmach obronnych i nie wpuszcza mnie tam do tej swojej rany, do tej swojej traumy, to na przykład proponuję przerwanie terapii albo na przykład dajemy sobie dwie sesje na pomiędlenie, czyli pogadanie w kółko o tym samym, żeby klient sam jak gdyby zobaczył, że kręci się w kółko. Jak już zobaczy, że kręci się w kółko, mówi dobra, dobra, już sam to widzę, że nie chce cię tam wpuścić. Są też tacy klienci, którzy mówią po drugiej, trzeciej sesji, mówi dobra, idziemy głębiej, ale na pierwszej to naprawdę nie byłem gotowy tego zobaczyć. Więc kochani, różnie mamy. I co ja bym chciała jeszcze, kochani, na koniec powiedzieć? Na koniec powiem o czymś takim, że ta ekstra porcja energii, która mieszka w nas z tytułu posiadania różnych zranień, różnych traum, to jest podwalina do wytworzenia się wszelkich uzależnień. I to jest temat na oddzielny live. Więc kochani, jak nas nosi od środka, że musimy to zajeść, zapić, wziąć narkotyk, pójść na przygodny seks, pójść na hazard, pójść na jakąś, wiecie, adrenalinową przejażdżkę, pójść w toksyczną relację, która jest cała adrenalinowa. To znaczy, że musimy jakąś kompulsją zewnętrzną, czyli takim tym szalonym zachowaniem, stłamsić to wewnętrzne napięcie. Kochani, ja strasznie żałuję, tyle różnych fakultetów skończyłam i ja nigdy nie usłyszałam w tych swoich nawet medycznych przedmiotach czy na psychodietetyce, żeby tak pokazywać fundament, korzeń uzależnień, że jest to oparte na traumie. Dopiero wtedy, kiedy zasięgnęłam po fachową literaturę o procesowaniu traumy do takich autorytetów, na przykład jak Peter Levine, jak Lowen, jak, kto tam jeszcze jest, no może poprzestańmy na tym. Ja na przykład opieram się najbardziej na tych dwóch autorach, bardzo mi to odpowiada, ponieważ jest to bardzo takie biologiczne, techniczne. I tam dopiero oświeciło mnie samą, że rzeczywiście przecież co my zajadamy, co my zapijamy, z jakiego powodu idziemy na neurotyczne zakupy, z jakiego powodu się uśmiechamy do kolejnego pączka, kobiety tutaj bardziej, dlaczego się obżeramy kompulsywnie, dlatego że coś w nas podbija. I co podbija? Ktoś powie, no kurczę, jak ja ci zazdroszczę, że tak nie musisz zajadać, że ty nie musisz mieć takiego smaka na te pączki. No ktoś po prostu ma mniejszą traumę albo ma po prostu inną kompulsję. Ale to wewnętrzne napięcie, jestem przekonana, że wszyscy znamy i ono jest tak cholernie nieprzyjemne, że robimy wszystko, żeby je ugasić. A gdyby nas właśnie tak uczono, że jest to energia naszej traumy, starych emocji, połkniętego żalu, smutku, do którego sobie nie daliśmy prawa, złości niewyrażonej na rodzica, na rodzeństwo, wiecie, na jakiś pseudo-autorytet w szkole i tak dalej, przykładów byłoby wiele, natomiast to jest ta energia, która nas rozsadza. Czyli mamy, zobaczcie, uzależnienia, fundament do uzależnień. Zajmujemy się leczeniem uzależnień zamiast iść i zobaczyć, co jest fundamentem do tego uzależnienia i tak dalej, i tak dalej. Co tam jeszcze, kochani? Na tej dodatkowej energii traumy. Co jeszcze może wyrastać? Wyrastają wszystkie choroby, czyli jak jest stan zapalny, pamiętajcie, że nadmiarowa energia jak w nas pracuje, to jest taka bomba z opóźnionym zapłonem. Więc tego ciepła, tej energii, tego jest w nas tak dużo, że to musi przestawiać nasze biologiczne procesy, prawda? To musi zmieniać naszą fizjologię. Więc jeśli mamy na przykład przewlekły stan zapalny w organizmie, który jest z kolei dobrym gruntem do rozwoju różnych chorób, to stan zapalny też się nie wziął znikąd. Stan zapalny mógł się na przykład wziąć z tego, że masz, powiedzmy, no masz PTSD z dzieciństwa, czyli taki stan gotowości, który ci naszykowała biologia, ponieważ 20 lat, powiedzmy, spędziłeś pod dachem z wrogiem, czyli na przykład z ojcem, który robił awantury
pił, bił i tak dalej, i tak dalej. Więc kochani, może w kolejnych live'ach trochę będę mówić na temat pracy z ciałem, bo kochani, wiedzieć, że się wchodzi w toksyczne relacje, no i co z tego? Ja mówię o tych dużo o tych kompatybilnościach ran, żeby to zauważyć, żeby to uleczyć i tak dalej. Ale są tematy, zobaczcie, pokrewne. Więc można też na przykład po tym, że nie możesz sobie poradzić z obżarstwem, albo nie możesz sobie poradzić z narkotykami, albo z jakimś seksoholizmem, wszystkim, z każdym holizmem, z każdą kompulsją, to cię przekotwiczy ta wiedza do twojej traumy. I tak możesz pójść na terapię. Więc ktoś powie, no ja się potrzebuję wyleczyć z narkotyków albo z obżarstwa, ale ja terapii nie potrzebuję. Kochani, to jest nieprawda, bo i tak podłożem takim pierwotnym, najgłówniejszym, tym zgniłym korzeniem jest energia traumy. Więc zobaczcie, ile dróg prowadzi do traumy? Tyle samo co do Rzymu albo co do Mrągowa, prawda? Tutaj postawię kropkę. Więc przymus odtwarzania traumy czym jest? I oswajaniem traumy, żebyś w końcu był gotowy na spojrzenie, co ci było zrobione w dzieciństwie, jaka niemiłość cię spotkała. I aspektem biologicznym, że chcesz to doprocesować, dokończyć, dodrgać, dopić, dojeść, dokrzyczeć. I jeszcze tym aspektem duchowym, czyli kochani, przez transformację, przez to procesowanie energii, to my transformujemy swoje wnętrze. A jak transformujemy swoje wnętrze, zmienia się nasza percepcja, zaczynamy inaczej postrzegać świat, rośnie nasza świadomość i tak dalej, i tak dalej. To są grube tematy. Generalnie chciałam tu się tylko tyle pogadać, żeby zauważać u siebie na co dzień, że dlaczego ja w kółko to samo powtarzam i co to takiego jest. Co napędza to moje błędne koło. Więc może dzisiaj o takim mechanizmie. I stawiam kropkę. Na koniec, dla słuchaczy facebookowych, youtube'owych, ponieważ te filmy z Facebooka zawsze wrzucam na swój kanał na YouTubie, oglądają też odbiorcy na YouTubie, to kochani, zapraszam niezmiennie do korzystania z moich usług. Prowadzę sesje takie na Skype'ie 1:1, prowadzę sesje na żywo w Krakowie, prowadzę terapię przez ciało, czyli już nie intelektualne postrzeganie i pracowanie nad traumą, tylko poprzez czucie, poprzez wyprowadzenie energii traumy właśnie z ciała różnymi metodami. To też się odbywa w sali w Krakowie na żywo. Oraz kochani, zapraszam Was do projektu, który jest już tutaj znany na moim kanale, ale jeszcze powtórzę, do projektu Sztuka Bycia Sobą. Jest to 2-letni projekt, który zaczynamy od września. Jest to projekt takiej dogłębnej transformacji traumy w postaci transformacji przebudowy własnego ciała, przebudowy umysłu, chociaż może to brzmieć dziwnie, ale żegnamy się z programami, z różnymi obciążeniami, szukamy naszych iluzji, szukamy naszych konfliktów między niezrealizowanymi potrzebami itd., itd. I dodatkowo kreujemy siebie prawdziwego, tak jak mówi Loen, z pierwszej natury. Czyli dodatkowo mamy takie piękne zakończenie artystyczne, kreując własną postać. Szczegóły na temat tego projektu 2-letniego są na mojej stronie w zakładce wydarzenia. Strona nazywa się powrotdonatury.net. Kochani, ostatnia informacja. Jeszcze mam minutkę, już nie mam. Na mojej stronie internetowej wrzuciłam do sklepu chyba z tydzień temu, już są pierwsi nabywcy, taką instrukcję skutecznego wyjścia z relacji toksycznych. Powtórzę jeszcze raz. Instrukcja skutecznego wyjścia z relacji toksycznych. Okazuje się, kochani, że my najbardziej to tą traumę odtwarzamy jednak w relacjach intymnych. Gdzie my się tak otwieramy jak w relacjach intymnych? Dlatego my najbardziej jesteśmy w stanie swoją traumę przywołać w partnerstwie, w relacyjności, w realizacji tej zdrowej zależności. Więc dlatego takie wzięcie mają wszystkie filmiki o narcyzmie, o relacjach toksycznych, ponieważ my tam się boleśnie dowiadujemy o naszej traumie. Więc ja stworzyłam na potrzeby takiego jak gdyby wstępnego rozeznania, taki basicowy instruktaż do wyjścia z toksycznej relacji. Kochani, to jest, wydaje mi się, że coś fajnego, żeby naszykować sobie taki rynsztunek, żeby wyjść z toksycznej relacji własnymi siłami. Wyjaśniam tam dość chyba
jasno, na czym polega właśnie to, że trwamy w toksycznych relacjach, jaką masz ranę, jak magnetyzujesz, dlaczego się przyciągasz do tych toksyków, jakie pytania, tam bardzo dużo pytań wystosowałam, które pomogą Ci zrobić taki audyt Twojego dzieciństwa i jasno i tak świadomie, kochani, namierzyć, w jakiej sytuacji siedzisz dzisiaj. Czyli tam ułożyłam tak pytania, tak jak gdyby ten program poprowadziłam, że możesz sobie sam nakreślić, w czym Ty tkwisz dzisiaj i z czego się to wzięło. I kochani, to jest taki basic do tego, żebyś zrozumiał, że siedzisz w toksynie, że odtwarzasz właśnie tę traumę. I myślę, że po takim basicu, po takim bazowych informacjach naprawdę jest już w stanie się klient na tyle jak gdyby obudzić, ocknąć, że dostrzeżesz, odpowiadając chociażby sobie na te pytania, że dostrzeżesz, że rzeczywiście trwasz w tym błędnym kole odtwarzania traumy. Starałam się to stworzyć jako taki basic, tam dodatkowo jeszcze podałam też z własnego doświadczenia dużo takich przykładów, jak gdyby takich podpowiedzi, jak się komunikować najkorzystniej z osobą toksyczną, żebyś mogła sprawnie, sprytnie, wręcz tak trochę chytrze bym powiedziała, wydostać się z toksycznej relacji, bo toksyna zawsze będzie nam utrudniała to wyjście. Kochani, tyle na dzisiaj. Pięknie Wam dziękuję. Za tydzień pogadam chyba bardziej o takich tematach już związanych z ciałem, ponieważ teraz idzie na wiosnę, ciało nam tutaj leży na myśli, żeby ono było piękne, zdrowe, jędrne, pozbawione napięć, więc będę chciała mówić w taki sposób o pracy nad ciałem, nie tylko to, wiecie, modne, witam Cię Damianie, odchudzanie, tylko że jak już się bierzesz za to ciało, to weź się od razu za swoją traumę, albo weź się przede wszystkim za traumę, to z odbicia się odchudzisz. Nie odchudzamy się tylko dla samego pozbycia się tkanki tłuszczowej, bo to i tak powróci, jeśli nie wyleczysz swojej traumy. Bierzemy się za te głębokie pokłady energii, żeby to przetransformować. Więc kochani, trochę chyba teraz pogadam o ciele, natomiast na kanale na YouTube, jak ktoś jest zainteresowany, tam też już jest ponad 130 różnych filmów, jest więcej treści na temat właśnie samych tych toksycznych relacji, na temat narcyzów i teraz będą pojawiały się filmiki na temat młodzieży, współczesnej młodzieży, dlaczego mają taki ból istnienia. Ale kochani, to będzie na kanale na YouTubie. Tyle na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo. I co? Zapraszam do komentarzy, zapraszam do zadawania pytań, zapraszam do sesji, do jakiejś tam, powiedzmy, miłej współpracy. A za dzisiaj pięknie dziękuję i dobrej nocy życzę. Pa, pa!